Marszałek, Wysoka Izbo, zanim odpowiem szczegółowo na pytanie panów posłów, gdzie posłużę się raczej słowem pisanym ze względu na drażliwość materii, bo mówimy o prywatyzacji ogromnej spółki, jak pan poseł zauważył, nawet w warunkach europejskich, to chciałbym ulokować tę spółkę na rynku przewozów towarów w Polsce w ogóle, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Szanowni Państwo, rynek przewozu towarów w Polsce historycznie tak się ułożył, że na torach wożonych jest około 17%. Resztę wozimy na drogach. W tymże rynku przewozów towarów funkcjonuje rynku polskim na torach ponad 40 spółek już w tej chwili. Na rynku przewozu osób około 10, tak z ciekawości. I teraz na tymże rynku, w zależności od tego, jak liczyć, czy liczyć tonaż, czy liczyć pracę przewozową, PKP Cargo rzeczywiście zajmuje pozycję lidera, gdzie można liczyć, że przy masa towarów to jest około 47%, natomiast jeżeli by liczyć pracę przewozową, czyli te miliardy ton kilometrów, bo to się tak pewnie wyraża, to jest około 65%. Także na to wypadałoby nałożyć również, patrząc na atrakcyjność spółki, wyniki 10, 11 rok szczególnie, które delikatnie mówiąc są dobre, nawet bardzo dobre. Te dwa lata rzeczywiście Cargo nie przespało. Pewnie to efekt wdrożenia programu budowy dróg autostrad pełnego, gdzie kiedy inwestycje hulają już na całego i inwestycje kolejowe, gdzie też już rzeczywiście mamy dość duży rozpęd. I PKP Cargo, szczególnie jeżeli chodzi o przewóz surowców niezbędnych do budowy dróg i kolei, jak i węgiel, który jest żelaznym punktem w repertuarze przewozowym PKP Cargo, po prostu tego nie przespali. W związku z tym taki moment, kiedy podejmujemy działania zmierzające do prywatyzacji, chyba dobry teraz, bo lepiej prywatyzować kogoś, kto ma jako taką kondycję, bo lepiej rozmawiać z potencjalnym inwestorem, jak z kimś, kto ma nie lada kłopoty. W związku z tym chciałem umiejscowić w czasie i obszarze gospodarczym tę spółkę. Z jednej strony rynek przewozów taki, że to nie jest ktoś, kto kompletnie zawładnął rynkiem, a z drugiej strony w swoim segmencie no, ktoś, kto ma niezbędną pozycję. A teraz ze względu na delikatność materii trochę słowa czytanego, bo nie chciałbym czegoś przekręcić. Proces prywatyzacji spółek grupy PKP, procesy regulowane są przepisami ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Od czasu do czasu będę się odwoływał jeszcze do tej archaicznej nazwy Polskie Koleje Państwowego, nie używając skrótu PKP, bo to może wprowadzać zamieszanie. Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 przywoływanej ustawy należące do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych akcje lub udziały spółek, o których mowa, zbywa minister właściwy do spraw transportu lub PKP SA na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Działając na podstawie wyżej wymienionych przepisów, w dniu 20 listopada 2008 roku minister infrastruktury udzielił spółce PKP SA pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych ze zbyciem akcji spółki PKP Cargo. Doradcą prywatyzacyjnym PKP SA jest konsorcjum spółek z literem McKenzie Company Poland spółka z o.o. na podstawie umowy zawartej z PKP w dniu 22 grudnia 2009 roku. Koszty działalności doradcy prywatyzacyjnego zostały sfinansowane przez spółkę PKP SA. Biorąc pod uwagę istotne znaczenie spółki PKP, o czym wspomniałem ja i pan poseł, w zakresie kolejowego przewozu rzeczy, w udzielonym pełnomocnictwie minister infrastruktury zobowiązał PKP SA do przedstawienia, po wykonaniu analiz przedprywatyzacyjnych, do akceptacji strategii prywatyzacji PKP Cargo spółka akcyjna. Na podstawie wniosków wynikających z wykonanych przez doradcę prywatyzacyjnego PKP SA analiz przedprywatyzacyjnych, doradca prywatyzacyjny sporządził strategię prywatyzacji Cargo zawierającą m.in. określenie celu prywatyzacji, co jest dość standardowym punktem, oraz analizę możliwych wariantów prywatyzacji spółki, do czego w głównej mierze sprowadza się zapytanie pana posła. Rekomendowanym przez doradcę prywatyzacyjnego wariantem prywatyzacji PKP Cargo jest sprzedaż akcji spółki inwestorowi strategicznemu wyłonionemu w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do negocjacji, uzasadnienie wybranego trybu zbycia akcji
Cargo zawarte jest w strategii prywatyzacji spółki, będącej dokumentem, któremu nadano klauzulę zastrzeżoną. W ocenie doradcy, aby zainteresować inwestorów udziałem w prywatyzacji spółki, konieczne jest zaoferowanie pakietu większościowego, to jest 50% plus jedna akcja. Strategia prywatyzacji Cargo po przedstawieniu Radzie Ministrów została zaakceptowana przez ministra właściwego do spraw transportu w marcu ubiegłego roku. Panie pośle, jest czas dyskusji, jest czas podejmowania decyzji. Każda ze ścieżek prywatyzacyjnych ma swoje lepsze, gorsze strony, natomiast przyszedł moment, kiedy po kilku bardzo długich latach dyskusji, proszę przypomnieć, ta dyskusja trwała od 1998 roku, od czasu, kiedy podjęliśmy decyzję o restrukturyzacji kapitałowej, znaczy o komercjalizacji w całej grupy kapitałowej. I od 1998 roku trwa dyskusja. I w 2008 roku podejmujemy decyzję co do sposobu prywatyzacji. W związku z tym, powtarzam, jest czas dyskutowania i czas podejmowania decyzji. Każda z tych decyzji będzie budziła emocje. Gdybyśmy podjęli decyzję inną, ktoś inny z Państwa posłów zadałby podobne pytanie. Trzeba było podjąć decyzję, podjęliśmy taką decyzję. Pani Marszałek, ze względu na naprawdę ogrom zagadnień, poproszę jeszcze o chwilę wyrozumiałości. Sprzedaż akcji Cargo inwestorowi strategicznemu wyłonionemu w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do tego negocjacji jest trybem, którego wybór nastąpił jako wypadkowa oczekiwań spółki matki PKP SA, Cargo i jej interesariuszy, w tym Skarbu Państwa. To nie była decyzja wyłoniona jednostronnie. Podjęty tryb prywatyzacji spółki pozwala na uzyskanie relatywnie wyższej ceny sprzedaży akcji w stosunku do innych trybów, na przykład oferty publicznej oraz możliwości negocjowania z inwestorem pakietu inwestycyjnego, bowiem pozwala na zastrzeżenie w umowie prywatyzacyjnej zobowiązań inwestora co do realizacji w porozumieniu z PKP SA jako współwłaścicielem określonej strategii spółki oraz daje możliwość pozyskania kapitałów na inwestycje w spółce. Sukces debiutu giełdowego PKP Cargo próbuje wejść w pański wariant. Obarczony jest ryzykiem wahań koniunktury giełdowej i zależy od klimatu inwestycyjnego panującego na rynkach akcyjnych. W trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia PKP SA oraz Skarbu Państwa zachowują pełny wpływ na to, kto zostanie inwestorem strategicznym. Jednocześnie PKP SA zagwarantuje sobie w umowie prywatyzacyjnej zawartej z inwestorem strategicznym istotne uprawnienie w zakresie wpływu na zarządzanie Cargo, które zostaną wpisane do statutu spółki. Mówię o twardych zapisach, które mówią o tym, że nie stracimy kontroli nad tą spółką. Dzięki temu PKP SA i pośrednio Skarb Państwa nie traci kontroli nad podmiotem o największym udziale w rynku kolejowym przewozów towarowych, co to znaczy ten największy udział, powiedziałem Państwu na wstępie. Zarówno wcześniej obowiązujące programy rządowe, to jest program dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji grupy PKP do 2006, czyli dość stary dokument, oraz strategia restrukturyzacji i prywatyzacji grupy PKP SA, jak i obowiązująca dzisiaj do 13 roku strategia dla rozwoju transportu kolejowego, wskazują na potrzebę prywatyzacji spółek zależnych od PKP SA, odnoszą się do potrzeby spłaty zadłużenia przyjętego, niezwykle ważny moment, spłaty zadłużenia przyjętego przez PKP SA, po byłym przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe oraz powstałego w wyniku zaciągniętych kredytów i wyemitowania obligacji na cele restrukturyzacyjne gwarantowanych przez Skarb Państwa. Ja przypomnę Państwu, że w 1998 roku, podejmując decyzję o komercjalizacji grupy PKP, byliśmy, ja nie wiem czy nie jedynym, ale na pewno jednym z niewielu krajów, który podjął decyzję, że ten proces odbędzie się kosztem spółek, nie Skarbu Państwa. W związku z tym cała grupa była skazana na to, żeby ciągnąć ogon zadłużenia i w czasie restrukturyzacji kolejnych spółek kasować ten ogon. Czy Niemcy, czy Francja, nam się lekko o tym mówi. Natomiast stan budżetu polskiego nigdy nie był taki, żeby lekką ręką rzucić 7 czy 8 miliardów złotych, bo tak o takich zadłużeniach mówimy, i oddłużyć tę spółkę. W związku z tym my dzisiaj borykamy się jeszcze z dobrodziejstwem, umownie pojętym, tego, co się stało naście lat temu. W związku z tym ta prywatyzacja służy również między innymi temu. Prywatyzacja PKP Cargo ma na celu dostarczenie środków finansowych niezbędnych do spłacenia wyżej wymienionych zobowiązań. Środki pozyskane ze sprzedaży spółki Cargo są istotnym źródłem spłaty tych zobowiązań. Terminowa spłata zobowiązań przez Cargo skutkuje brakiem konieczności uruchomienia przez Skarb Państwa gwarancji, co też niezwykle istotne, zwłaszcza mając na uwadze choćby budżet 2012. Pani Marszałek, kończę. W procesie prywatyzacji PKP Cargo, prowadzonym w trybie negocjacji podjętej na podstawie publicznego zaproszenia, oszacowanie wartości spółki dokonywane jest dwa razy.
chcę dokończyć ten fragment, bo to jest niezwykle istotny. Po raz pierwszy przy prowadzeniu analiz przedprywatyzacyjnych, a po drugie w trakcie negocjacji z konkretnym inwestorem, inwestorami. Wycena sporządzona w trakcie analiz przedprywatyzacyjnych ma charakter wstępny oraz wariantowy i jest uzgadniana przy wyborze strategii prywatyzacji. Natomiast celem oszacowania dokonywanego w trakcie negocjacji z inwestorem jest pomoc ocenienie warunków cenowych oferty inwestora z uwzględnieniem aktualnej sytuacji spółki i jej otoczenia rynkowego. Aktualizacja oszacowania wartości Cargo jest zatem immanentnym elementem procesu prywatyzacji tej spółki i została zaplanowana na samym początku tego procesu. I w tej części tyle. Dziękuję bardzo.